Znajdujemy się w cukierni u Wasilewskiego w Radomiu. Moim i Państwa gościem jest promotor Tymex Boxing Promotion, Mariusz Grabowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. No standardowo, jak znajdujemy się w tej cukierni i pijemy tą kawkę, to coś się będzie działo. Już w przyszłą sobotę gala boksu, kolejna gala boksu, którą zorganizujesz w Dzierżeniowie. No to opowiadaj, jak idą przygotowania do tej imprezy. Wiesz, już jesteśmy profesjonalistami, więc przygotowania idą zgodnie z planem i myślę, że tutaj już te gale mniejsze to tak naprawdę organizowane są cyklicznie i tutaj cały skład, ekipa, ludzie wszystko wiedzą, co mają robić, dlatego myślę, że tutaj mamy już z górki. Zajmujemy się innymi projektami, innymi rzeczami, no ale to wiadomo, że tutaj niebawem wszyscy się dowiedzą. Jeżeli chodzi właśnie o Dzierżoniów, no to w tamtym roku chyba też w marcu organizowaliście tą galę. Tak, z reguły staramy się te miasta i te daty takie podtrzymywać, żeby po prostu dla tych kibiców robić mniej więcej, żeby oni już sobie planowali, że w tym mieście i w tym terminie mniej więcej robimy galę. Dlatego tak, jak mówisz, w marcu robiliśmy galę w Dzierżeniowie i tym razem też jest marzec. Sięgam pamięcią, to ta hala jest dosyć mała, ale jak tam ona się ładnie zapełni, to jest bardzo fajny klimat. No powiem szczerze, że na frekwencję w Dzierżoniowie nigdy nie narzekaliśmy. Wiadomo, że Dzierżoniów to miasto boksu, tam Piotrek Wilczewski też prowadzi gym bokserski, trenuje chłopaków i większość zawodników Tymex Boxing Promotion trenuje u Piotrka w gymie. I myślę, że tutaj zainteresowanie jest duże i tym razem tak samo to będzie. I naprawdę powiem szczerze, że jesteśmy zadowoleni i z całej otoczki, i przy współpracy z miastem, i z frekwencji na gali, dlatego myślę, że tutaj trzeba cyklicznie do Dzierżoniowa wracać. Tą imprezę zorganizujesz sam, czy nie wiem, z pomocą Mateusza Borka, czy nie wiem, Andrzeja Gmitruka, jak to będzie wyglądało? Wiesz co, tą imprezę organizujemy tak jak zawsze sami i tym razem, zawsze mi pomaga Mariusz Konieczyński, prezes Tymex Boxing Promotion. A wiadomo, że ścisłą współpracę mamy z Mateuszem Borkiem i cały czas działamy, ale wiemy, że Mateusz też robi duży inny projekt. Mówię tutaj o Polsat Boxing Night, dlatego myślę, że cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas rozmawiamy, analizujemy. No i myślę, że też pewnie coś tam ciekawego się wydarzy na gali w Dzierżeniowie. Być może goście gali Polsat Boxing Night zawitają do Dzierżeniowa i między innymi Tomek Adamek, czy Mateusz Masternak, czy inni zawodnicy, którzy będą tam boksować, dlatego myślę, że warto przyjechać do Dzierżoniowa, śledzić, oglądać i mówię, na pewno warto przyjechać. Ta współpraca z Mateuszem Borkiem na dobre Ci wychodzi, bo tak naprawdę jak organizujesz galę, dużo właśnie tak gwiazd przyjeżdża na Twoje imprezy właśnie dzięki Mateuszowi Borkowi. Również Twoi zawodnicy mogą trenować w Osadzie Śnieżka, gdzie to jest wszystko powiązane, tak? Więc no, ta współpraca na duży plus, chyba dla obu stron. Wiesz co, ja myślę, że jak się osoby czy firmy dogadują, to myślę, że wszystkim to na plus wychodzi, dlatego tutaj to środowisko jest skłócone, ale nie wiem, komu to jest było i jest potrzebne, ze względu na to, że każdy mógł robić swoją robotę i wykonywać to, co lubi, co kocha i myślę, że to poniekąd to wylało ten czar goryczy, bo jeden na drugiego patrzył, można powiedzieć, ze złością i tak się stało. Dlatego myślę, że tutaj współpraca z Mateuszem jak najbardziej na tak. Ja myślę, że zawsze dotrzymuję słowa, Mateusz też i dobrze się rozumiemy. Jak ja tak patrzę na to wszystko z boku, to widzę, że środowisko jest całe skłócone, tam się każdy z każdym praktycznie kłóci, szarpie i tylko na tym placu, że tak powiem, to został Mariusz Grabowski i Mateusz Borek, ludzie, którzy się dogadują i nie ma złej jakiejś krwi, a wszystko, wszyscy pozostali ludzie, to każdy na każdego. Wiesz co, nie wiem, czym to jest spowodowane, może brakiem pieniędzy, finansów, nie mam pojęcia. Ja mam co robić w życiu i ten boks jest takim dodatkiem. Być może na pewno Mateusz tak samo ma co robić. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, bo mnie nie interesują inni ludzie, inni zawodnicy czy nawet promotorzy, którzy za plecami nie mówią jedno, a za plecami robią drugie. Dlatego mnie osobiście to nie interesuje i ja nie wdam się w takie gierki. Jeśli ktoś myśli, że mnie w to wciągnie, to na pewno tego nie zrobi, bo ja wiem już, z czym to się je i kto co chce osiągnąć. Dlatego myślę, że tylko i wyłącznie te niepotrzebne gierki do tego doprowadziły i sytuacja jest taka, a nie inna. No dobra, odchodzimy od polityki, zajmijmy się emocjami bokserskimi. Co kibice zobaczą w Dzierżeniowie?
No wiadomo, na pewno zestawienia polsko-polskie, bo kiedyś byłem przeciwny tym zestawieniom, ale w tej chwili widzimy, że te zestawienia się najbardziej sprzedają i ludzie potrzebują tych emocji. Stąd na gali bodajże 3 albo 4 walki polsko-polskie będą, bo zaczynając tutaj od przykładowo Oskara Kapczyńskiego, który zadebiutował w Zgorzelcu, chłopak ma talent, pokazał się z dobrej strony, dlatego nie ma co czekać na i robić długich przerw, stąd też występ jego w Dzierżoniowie i zawodnik, z którym będzie boksował, to na pewno doświadczony zawodnik, bo będzie to Daniel Urbański. Myślę, że na ten moment i na drugą walkę to taki rywal naprawdę można powiedzieć wymagający. Wiemy, że Daniel ostatnie walki tak troszkę idzie w dół, ale myślę, że w tym momencie dla Oskara to dobry rywal. Łukasz Maciec wraca po dłuższej przerwie, będzie boksował z Sebastianem Skrzypczyńskim. No, też będzie, nie będzie miał bardzo łatwo, bo wiemy, że Sebastian jest zawodnikiem, no, który się nie przewraca, który wie, po co wchodzi do ringu. No na pewno Sebastian się nie przewróci i myślę, że rywal dla Łukasza po dwuletniej przerwie naprawdę dobrze dobrany. Znamy Sebastiana, znamy Łukasza, na pewno nie odpuszczą. Łukasz lubi wyzwania, myślę, że po tej walce na pewno wygrane i planujemy coś takiego większego i zobaczymy. Na razie nie wybiegamy, niech zaboksuje z Sebastianem w Dzierżoniowie, wróci i wtedy będziemy myśleć. Zobaczymy jeszcze w akcji Michała Leśniaka i również Mateusza Rzadkosza. Natomiast wypadł Michał Żeromiński. To było celowe zagranie, żeby po prostu Michał sobie jeszcze troszeczkę potrenował, zbudował wysoką, możliwie jak najwyższą dyspozycję. No bo wiadomo, że 21 kwietnia ma rewanż z Wierzbickim. No na pewno tak. Michał podjął taką decyzję ze względu na to, że wiedzieliśmy, że Łukasz Wierzbicki boksował w Zgorzelcu i by miał na przygotowania 2 miesiące i też Michał nie chciał po prostu z marszu wyjść do tej walki, tak powiem, bo wiadomo, że Dzierżoniów a Polsat Boxing Night to tylko 4 tygodnie różnicy, dlatego odpuścił tą walkę z Guliakiewiczem, żeby tutaj się dobrze przygotować na tą walkę. I myślę, że emocji w tej walce nie zabraknie, bo widzieliśmy pierwszą walkę Michała i Łukasza, dlatego ta walka powinna też wnieść wiele dobrego do gali Polsat Boxing Night. No dobra, zrobiliście też między innymi pewnie dlatego, bo wiadomo, to jest boks, wszystko się może zdarzyć, zderzenie głowami, rozcięty łuk i Michał by nie zaboksował już na Polsat Boxing Night, no bo wszystko w boksie się może zdarzyć, tak? Natomiast jeśli chodzi o Roberta Parzęczewskiego, który wystąpił w Dzierżoniowie w walce wieczoru z Andrzejem Sołdrą, już nie zrobiliście, nie boicie się tego ryzyka, tak? Wiadomo, że Robert Parzęczewski 21 kwietnia boksuje i to z zawodnikiem, który ma 28-2 z tego, co ja dobrze pamiętam. Nie wiem, wy jesteście tak pewni Parzęczewskiego, że tak szybko sobie poradzi z Sołdrą? No wiadomo, że Andrzej Sołdra to doświadczony zawodnik i tutaj pewnym w boksie nigdy nie można być, bo widzieliśmy pewny był Kostecki z Andrzejem Sołdrą też na wcześniejszym Polsat Boxing Night i się okazało, że tą walkę przegrał. Tutaj nikt nie lekceważy Andrzeja. Wiadomo, że Robert Parzęczewski i jego team wybrali tak, a nie inaczej. Też mieliśmy tą walkę już zaplanowaną wcześniej, dlatego już z niej nie rezygnowaliśmy. Mogliśmy zrezygnować z Michała Żeromińskiego, bo wiemy, że ta walka z Łukaszem Wierzbickim była naprawdę wyrównana i chcieliśmy mu dać szansę, a z Roberta nie mogliśmy zrezygnować. Dlatego, ale myślimy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i Robert będzie gotowy na 21 kwietnia na Częstochowę. Ale ty nawet nie chciałbyś chyba z Roberta zrezygnować, z tego względu, że to jest zawodnik, który walczy efektownie, który robi trochę show, przyciąga kibiców. Jego ludzie lubią oglądać tego trochę zwariowanego Araba. No na pewno tak, dlatego Arab też jest z Częstochowy i stąd też decyzja, żeby na tym Polsat Boxing Night zaboksował w kwietniu. Dlatego myślę, że nic się nie wydarzy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i miejmy nadzieję, że 21 kwietnia bez żadnej kontuzji wystąpi na BBN-ie. Możesz już powiedzieć, jeśli chodzi o Dzierżoniów, przyszły tydzień, kiedy trening medialny, czy w ogóle taki będzie, ceremonia ważenia, gdzie, kiedy, jak to będzie wyglądało?
zawsze u nas jest standardem już, że zawsze w czwartek robimy trening medialny o godzinie 18. Ten trening będzie medialny w klubie bokserskim DKB Dzierżoniów Piotra Wilczewskiego. To samo będzie z ceremonią ważenia 15:30 też w klubie u Piotka i myślę, że to już taki standard i tradycja na galach. Na naszych galach, że po prostu ten trening medialny dla kibiców musi być, bo wiemy też, że w Dzierżoniowie duże zainteresowanie kibiców i wiadomo, że oni też tym żyją wszystkim i dlatego chcemy im to dać. No to co, nam nie pozostało nic innego, jak tylko zaprosić kibiców na duże emocje pięściarskie. Z mojej strony to wszystko, ja Ci dziękuję. No i co, i widzimy się w Dzierżoniowie. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dobranoc.